Hej, nazywam się Joanna Kowalska i jestem pracownikiem Elona Skalnej i chciałabym przedstawić Wam historię rodu nieprzeciętnych Kowalskich. Elona Skalnej ukończył mój mąż oraz jego 5 braci, ich mama, ciocia i kuzynostwo. Wielu naszych znajomych również kształciło się w tej szkole i zawsze z sentymentem wspominają tamte czasy. Nasi absolwenci są obecnie weterynarzami, farmaceutami, ichtiologami, naukowcami, geodetami, ratownikami medycznymi, strażakami, a my również wśród swoich absolwentów również architektów, naukowców, lekarzy i biznesmenów. A oto historia wspomnianego wcześniej rodu. To była szkoła życia i to była dobra lekcja tego, jak się uczyć i jak podchodzić do nauki, co dla mnie było najważniejsze, bo z nauką związałem się już na całe życie i do dziś w zasadzie nie przestałem się uczyć. Jest to mój zawód, naukowiec. Cieszę się, że tam chodziłem, bo naprawdę liceum było przyjazne i myślę, że nadal jest bardzo przyjaznym miejscem. Nauczyciele byli wspaniali. Z perspektywy czasu nie mogę sobie wyobrazić naprawdę lepszych. Nazywam się Przemysław Kowalski. Jestem absolwentem liceum na Skalnej. W przyszłym roku to będzie już 30 lat po maturze. Mam nadzieję, że z tej okazji uda się odwiedzić mury starej szkoły. Muszę Was ostrzec. Ta szkoła jest wciągająca, uzależniająca i zaraźliwa. Coś o tym wiem. Przeanalizowałem ten temat w trakcie studiów medycznych. Także zaraźliwość tej szkoły mogę Wam na łatwym przykładzie wyjaśnić. Otóż ukończyło ją jeszcze oprócz mnie 5 moich braci, a przed nami nasza mama oraz ciocia, która zresztą uczyła w tej szkole biologii. Mnie też uczyła. Jak wciągająca i uzależniająca jest to szkoła, to świadczy o tym fakt, że w czasie mojej nauki po maturze ukończyłem nauczycielskie kolegium języka francuskiego i w trakcie studiów nad francuskim praktyki odbyłem właśnie w liceum na Skalnej, no bo gdzie indziej. O tym, jaki był poziom nauczania, może też świadczyć to, że po 3 latach francuskiego w zasadzie bez specjalnego przygotowania zmieniłem diametralnie kierunek studiów i ukończyłem Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie po 3 latach rozmawiania wyłącznie po francusku przerzuciłem się na biologię i chemię bez najmniejszego problemu. Witam Was, kolejny z klanu Kowalskich, tym razem Ludosław. Do liceum na Skalnej chodziłem w latach 90., co może nas zaobserwować po mojej nieco już srebrnej fryzurze. Generalnie to nie ja wybrałem tą szkołę, to szkoła wybrała mnie. Czy tego żałuję? Ani trochę. Dzięki temu poznałem wspaniałych ludzi, kolegów, koleżanki, nauczycieli. Przyjaźnie, które zawiązały się w tej szkole, trwają do dziś. Dzięki tej szkole nie miałem też żadnych problemów na studiach na Politechnice. Ukończyłem 4 kierunki i naprawdę, mimo że to jest ogólniak, to robi różnicę. Czy szkoła zrobi z Was mega mózgi? Nie liczcie na to. Tego nie zrobi żadna szkoła, ale ta szkoła uczy uczyć, a to robi różnicę. Naprawdę, możecie zostać kim naprawdę chcecie. W klasie mamy architektów, mamy budowlańców, psychologów, lekarzy. Kolega z ławki został księdzem, nie ma już go niestety z nami, ale tak naprawdę to, kim zostaniecie, w dużej mierze zależy od osób, jakie na swojej drodze spotkacie. Ja spotkałem bardzo sympatyczne osoby, wspaniałych ludzi, którzy właśnie są związani z tą szkołą. A nasze przyjaźnie, koleżeństwo, tego właśnie zazdrościli nam koledzy ze studiów. Gdy mówiłem, że przyjadą do mnie koledzy, koleżanki z liceum, no tak, jedna, dwie osoby, może 3. Nie,
przyjeżdżało 15-20 osób, a to robi różnicę. Imprezy były bardzo przednie, było naprawdę sympatycznie. Był czas i na naukę w liceum, i na zabawę. Nasze przyjaźnie trwają do dziś, razem wyjeżdżamy z rodzinami. I na podsumowanie można powiedzieć tylko jedno. Skalna dobrze się kojarzy. O, cześć. Do liceum na Skalnej, a właściwie do Gimpla, bo tak się wtedy mówiło, chodziłem w latach 89-93, czyli jeszcze w poprzednim wieku. Do tej samej placówki wcześniej uczęszczała moja mama oraz jej siostra. Cioci samo chodzenie do liceum nie wystarczało i wkrótce po studiach zasiliła szacowne grono profesorskie redutowskiego Gimpla. Jeżeli o mnie chodzi, poszedłem do tej sympatycznej szkoły w pierwszej fali uderzeniowej Kowalskich. Od 2 lat był tam już mój najstarszy brat, a rok po mnie dołączył młodszy. Gimplu wychowawczynią naszej klasy została wspaniała pani profesor Ewa Absalon. Była świetnym pedagogiem i wychowawcą oraz matematykiem. Jeździliśmy wspólnie na wiele wycieczek po całej Polsce. Biegaliśmy po bałtyckich plażach, chodziliśmy po górach, jeździliśmy na nartach, pływaliśmy w jeziorach. Były również spotkania przy ognisku, organizowane po lekcjach kilka razy w roku. Nauka w naszym Gimplu stała na niezłym poziomie. Uczniowie po matwizie z powodzeniem szli na kierunki medyczne, a ci z biochemu na studia informatyczne. To, co bardzo mi się podobało, to fakt, że nie było tam wyścigu szczurów. Nie patrzyliśmy na siebie jak na przyszłą konkurencję. Wręcz przeciwnie. Pomagaliśmy kolegom, którym nie szło z jakiegoś przedmiotu. W trakcie tej nauki było też bardzo wesoło. Wiele zawartych tam przyjaźni pozostało do dnia dzisiejszego. W szkole organizowaliśmy przedstawienia. Czasami parodiowaliśmy nauczycieli, a oni śmiali się razem z nami. Gdybym cofnął się w czasie i miałbym jeszcze raz wybrać liceum, do którego miałbym pójść, na pewno byłby to Gimpel Rybnikowa. Złożyłem tylko do tej szkoły moje papiery i oczywiście dostałem się. I wspominam ten czas bardzo miło. Poznałem fantastycznych kolegów, wspaniałe koleżanki. Nauczyciele zawsze podchodzili do nas jako do uczniów. No, z dużą dozą profesjonalizmu, naprawdę. Nauczyłem się dużo, nauczyłem się jak się uczyć. Na studiach później, które wybrałem, ratownictwo medyczne, nie miałem żadnych problemów z nauką. Po studiach jako ratownik medyczny zapragnąłem czegoś innego i dostałem się do Straży Pożarnej, wcześniej do szkoły aspirantów w Częstochowie. No i tak, no i jestem bardzo szczęśliwy. Atmosfera w liceum była bardzo przyjemna i super było. No. Polecam każdemu. Podobnie jak moi bracia chodziłem do liceum na Skalną. Pamiętam wspaniałych nauczycieli, którzy nie tylko potrafili przekazać wiedzę, ale można było z nimi o wszystkim porozmawiać. Liceum cechowało się kameralną atmosferą. Można było zawsze uzyskać od kogoś pomoc. Z kolegą ze szkolnej ławki widujemy się do dnia dzisiejszego i często wspominamy szkolne lata. Polecam liceum. A zatem do zobaczenia. Czekamy na Ciebie na Skalnej.